A więc witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Serbix, witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2013. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się siewem rzepaku. Bierzemy tutaj sobie nasz ciągnik, który sobie wcześniej przygotowałem. I rozpoczynamy siewy rzepaku. Oczywiście pewnie chociaż na dwójce, czy by jechało za szybko. A jak? Dobra, będziemy na jedynce jeździć, trudno. Także co, czekajcie, pozwolę sobie tylko zrobić jakieś tam takie prowizoryczne zdjęcie. Żeby tylko inno było. Dziękuję. I co, my lecimy dalej. Sobie z siewem rzepaku. Oczywiście, ogólnie tam pod ostatnim odcinkiem z właśnie z... z trzynastki, gdzie szukałem podków, pisaliście komentarze, że muszę poczekać, aż właśnie będzie deszcz, pojawi się tęcza i ma być trochę tęczy. I no tak trzeba będzie zrobić, także na razie musimy czekać na deszcz. A deszcz to zapowiadają w niedzielę. A dzisiaj mamy, jak widzicie, dzisiaj jest środa. Dopiero w niedzielę lać. Więc tam myślę, że w którychś odcinków będzie po prostu będzie kasa, tak? Za te monety. Znaczy się podkowy bardziej, bo to podkowy były. No i po prostu coś sobie kupimy, jakieś nowe nabytki, może co jakieś pola, może coś. Tak planuję albo kupić jakieś kilka nowych pól i jakieś nowe maszynki, jakiś ciągnik większy. Bo to wiecie, to już jednak na tych maszynach to się grało od nie powiem czego. Dużo na przykład grałem, na tych maszynach na przykład dużo grałem, ale nigdy nie miałem ich tak zarobionych, wiecie, tak realnie, nie? Że sobie zarobiłem coś, tylko zawsze albo dodawałem hajsu, albo grałem na jakichś serwerach, a tam było taki, kurde, rozpierdziel. Także no, ja pamiętam, tutaj był taki jeden serwer i tam gość miał takiego moda S-Limiter, czy jakoś tak to było. I kurde, co tu się działo, tu się tak latało po tej mapie. Wszystkie ciągniki tutaj były, chyba tak kilkanaście milionów tutaj było kasy dodane oczywiście. I tak się tu latało w ogóle, kurde, było chyba z, no nie wiem ile ludzi było, ale dużo było ludzi. I kurde, to tu się 300 na godzinę, kurde, jeździło ciągnikami i się skakało po tych skarpach. Ja pitole, tak, wtedy to tam grałem chyba z, nie wiem czasem, ale strasznie, nie wiem ile grałem na tym serwerze, ale strasznie długo grałem. Oczywiście jednego dnia, bo chociaż nie, tam było chyba kilka dni gram na tym serwerze. Ale ogólnie tak, jakby cały zarządca tego serwera stał sobie przy płocie, przy kurniku, bo wtedy tam każdy koło niego latał i pisał na czacie. No i po prostu stał sobie, a my sobie tutaj bawiliśmy się i tyle. Także no, fajnie było. Przypominają się te lata, kurde. Miałem może, nie wiem, z 9 lat, 10 lat wtedy. No 10 na pewno nie miałem chyba. Chociaż może. Nie no, wtedy był 2015 rok. A nawet nie wiem, ile miałem, może z 8, 7 lat. Nie wiem naprawdę, ale byłem młody wtedy. I się grało, kurde, wtedy to były czasy przepiękne, nie? Pamiętam, kurde, te czasy 13, 11, o matko bosko. Wiem, że była dziewiątka, ale w dziewiątkę jako tako nie grałem. Pierwszą moją grą, w którą zagrałem, był chyba legendarne maszyny. Z tego co kojarzę. Taką pierwszą grą symulacyjną. Potem był chyba Farming 11. Miałem tam jeszcze różne jakieś symulatory, na przykład, nie wiem, prac leśnych. Symulator koparki, symulator tam jeszcze czegoś, kurde, ja miałem w ogóle tych symulatorów tyle, że matko bosko. Więc ja tam byłem fanem w sumie, można powiedzieć. Gierek, w sumie jak każdy, nie, wtedy, w tych czasach. Jeszcze tak nie było. Takich komputerów, takich gier rozwiniętych, więc no po prostu grało się w to, co się grało. No a ja wtedy grałem sobie właśnie w... Dobra, dawaj mi tą paletę. Jedziemy na misję.
jeszcze możemy 7000 zrobić, więc dzisiaj. Ale wiecie co? Puścimy sobie pracownika, żeby on tutaj posiał. Ten kawałek zostawię sobie, ja tu dokończę siać. A ten tutaj ziomek będzie sobie tutaj kosił. O Boże! No właśnie, to było to. Dobra, jedź pan. Jedziesz tam, Edek? Jedzie tam. Kurde, dobra, elegancko. My też lecimy. Na miasto. Lecimy se na miacho. Dawaj, dawaj. Panie majster. Czekaj, gdzie to by teraz tutaj trzeba jechać, o? Dobra, włączę tego Głoguta, żeby widzieli, że jadę z gminy. Znaczy się z gminy, to moja prywatna kupara, ale... Dobra, ziomek tam, usuń się. Skrzynka jabłek, tak? O. Teraz ta... A, tutaj. Gdzieś. Kurde, tutaj może gdzieś. Tu jest, kurde mać. Jak ja tam jechać? Po schodach wyjadę? Jedźcie po schodach, kurde, zobaczymy. Czy na wsteku wyjadę. No, jak ja tam nawet nie wyjadę. Dobra, lecimy naokoło, tak bym tutaj nie wyjechał. Mi się pewnie zakopał i sobie było. A tutaj super, super strange anima. I jakby mnie wyciągnęli. To dopiero było. Dobra. Zobaczymy, gdzie będziemy musieli zawieźć te jabłka, nie? To mi wygląda bardziej na jakieś, kurde... Te... palety z jakimś dynamitem w środku, albo jakąś bombami atomowymi, niż no to jabłka, to nie wygląda za bardzo. Ale jak to woli, jak to lubi. Dobra, czekaj, muszę... O! Idealnie się wbiło. Teraz rura tam, musimy szybko jechać, może jeszcze go premię czasowo dostaniemy. Daleko to? Kurde, teraz tak nie widzę, bo to... Mapka w farmingu to była taka, że... się tak nie odsuwała za dużo. Dobra, tam pedały sobie musiałem przytegować, żeby się nie ruszały. Bo jak czasem gram z 19, to tak o tak chodzą na boki. No gdzie? Myślałem, że mi wyrąbię mi. Niestety tutaj kierownicy nie podpinałem, bo nawet nie wiem, czy by działała. Może pewnie by działała, ale chociaż w sumie... Nie, no dobra, nie będę podpinał. 19 tylko będę grał na kierownicy. A, właśnie, kurde, miałem jeszcze tu przyczepę samozbierającą jakąś inną, kurde, ogarnąć, bo to mnie przeraża. Jak widzicie, to jeszcze mam wózek golfowy. A, tam ukradłem, tam, wiesz, z pola golfowego, tam się nie schapnął chyba. Dobra, jeszcze mam 3 minuty, kurde, dawać, szybko. Leć tą ładowarką. To jest Weidman, czy to nie Weidman? A jak? Weidman. Kurde, przypomniał mi się odcinek, jak z Warkiem... Ten... jak z Warkowi sprzedawałem ładowarkę Kramera. Co było dobre. Ty, ale czy ja tam, kurde, zdążę dojechać? Chociaż w sumie zdążę raczej, ale... Kurde, dziot jeszcze tu pod... Czekaj, to co tam gdzieś jest, nie? Dobra, ryzykuję. Może jakoś dojadę. Tutaj musiałem jechać, kurde, tam na okrężną drogę, a tak to tu może jakoś przez górkę, przez kocie i jakoś może dojadę. Chyba teraz tutaj ogień natłoki. O Boże. Uj. Dobra, ja... O Boże, nie! Ja pierdziele. Jak to się trzyma?
Dobra, dawać ci ten, muszę wyładować to, bo... Ja... A, to tu jest ten taki przejazd, co mówiłem w tam kiedyś odcinku. Tu jest ten taki z wełną przejazd, chyba to jest na wełnę, nie? Yeah, boy. Ile? 700 zł? Yeah, to panie. Dziękuję bardzo. Tutaj skończyłeś sobie siać. No nie, czemu się przysiągłem? Kurde. Także ja tu sobie dokończę siać. I będziemy pewnie kończyć. Tutaj też nie ma co za dużo robić, bo tutaj no w sumie nie ma co robić, tak naprawdę, no. Tutaj posiane jest. Jedyne co moglibyśmy zrobić to nawozy, ale nie mamy tego. Rozsiewacza, rozsiewacz. Pewnie drugi. Czy w ogóle był takie coś? Jest. 9800. Ty. Taki. Dobra, weźmy ten taki droższy, bo to wiesz, będzie droższy, to większy jest po prostu, nie? Bo tu już nie ma mioka. Tu no jeszcze jest. Tutaj podosiewam, żeby strat nie było potem, bo to kurde. Okej. Czyli tak chcecie się bawić. Ur. No i czemu? Kurde, ja tu miałem nawozy robić, to mi rosło dziadostwo. Dobra, jedź tutaj, majster. Ja sobie burgerem... burger, to będzie... Nie, ja na ten ciał nie mówię burger. To jest burger. To jest bucher, ale mówię na niego burger. O, przy okazji... No w sumie, dobra. W sumie mógłbym sobie... Dobra, wiecie co, ja sobie sprzedam tą przyczepę. Bo mi jest niepotrzebna. Ile? Boże, 90 tysięcy... Nie, dobra, 45 tysięcy. No i ale mam 460 tysięcy. A ja sobie na następny odcinek ogarnę jakąś taką mniejszą troszkę. Mniejszą przyczepkę. O ta. Kurde, mogłem się jeszcze zostawić, bo i tak będę nowszy ciągnik kupował. Dobra, mniejsza o to. O, trudno. Dobra. Dałem mi ten burgerek. Nie no, burgerek raczej zostanie do końca z nami tutaj. O Jezus Maria, jeszcze będę. U Android, ten robocik mi się włączył. O. Hello, robocik. Pozdrów odcinek. Dziękuję bardzo. Dobra. Nie. O, no gdzie? No gdzie? Lamusie, ty, lamusie. Wywalaj, wywalaj. Ty, o matko. O ty, cię tu ścigasz się? Aha, i kto się śmieje? Czekaj, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni? Ten tam. Ta przejechał przez ten. Patrz, jak parskrawężnik pójdzie. Jak zawinął, kurde, pod prąd pojechał 2 metry. Dobra, chyba tutaj się z tego co pamiętam napełniało się nawozy. Tam były nasiona, tutaj są nawozy. Góry. O. Właśnie tutaj zrobimy sobie fotę, że mamy rozsiewacz, cyk, fuch. Gancko. Dobra. Dobra, naładujemy sobie do fulla, żeby było na później. Bo teraz zobaczymy, jak ten majster tam sieje. Czy on skończył? Dobra, skończył. To git. Dobra, już tam ciu. O mój Jezu. Przecież jak ja to pole na 2 razy zrobię. Pozdro, 36 kur na metrów. A i co? I co? Pole na 2 razy, elo.
Ja pitole. Kto z bestia ten rozsiewacz? Boże, widać jakie mijakie, żeby zrobił, ale trudno, już się nie będę poprawiał. W ogóle tu ma animację, jakby się wapno sypało. Dobra. Co, mamy 15 minut i co? Ja wam dziękuję serdecznie za odcinek. Jeśli wam się oczywiście spodobało, stawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, bo leci po 4000 subów. Już nam dużo brakuje, bo mamy 2-3,5 tysiąca chyba. Nawet już niedługo to będzie 3600. Także co, dziękuję serdecznie i trzymajcie się. Siemanko.